publicznych za przemoc seksualną wobec nieletnich. Białystok, Lublin, Trzemeśnia, Toruń, Morąg, Pianki. Imienia Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacja Wolność od Religii. Zero dla Kościoła katolickiego. Odpowiedzialności karnej sprawców i zwierzchników, którzy mieli wiedzę o czynach karalnych swoich podwładnych. Złożył pismo na policji i w ratuszu, w którym kategorię publiczną. Natomiast my jesteśmy zepchnięci w kąt, ponieważ nasze miasto... Zanim znów skrzywdzą. To była relacja Maciej. Pomyl. Albo że zacznie rozpuszczać plotki na mój temat. I nie myliłem się. Ja czekałem na to chwilę 37 lat. Miałem 13 lat, jak zostałem jakby molestowany. Tak jak tu wspomniano wielokrotnie, jest to bardzo trudne mówienie o tym. Dla mnie to nie jest... Jest tak, że trudno nam się mówi o tym. I dlatego ta mapa nie jest pełna. I ona nigdy tak naprawdę nie będzie pełna. Jeśli ujawni się choć 10% osób, które były wykorzystywane w dzieciństwie, to będzie sukces. Ta dzisiejsza mapa to jest punkt zero. Od tego wychodzimy. Ta manifestacja... Bo w tej przemocy robionej przez duchownych najgorsze jest to, że to są zwykle osoby o wielkim autorytecie i bardzo często jest tak, że kiedy dzieci próbują informować o tym swoich rodziców albo nauczycieli, to są zbywane. Nikt im nie wierzy. Egzorcyzmy nie są tak popularne, natomiast Polska... Nie dajcie się zwieść temu, że teraz wskażą nam jakieś liczby. Potrzeba takiego głębokiego researchu, który miał miejsce w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Państwo wiedzą dokładnie, że to nie trwało miesiąc i nie trwało dwa tygodnie. Nie chcę